Znaczy myślę, że było dużo czasu, żeby tutaj się zgrać. Dużo sparingów też rozegraliśmy. Może czasami to nie wyglądało jakoś idealnie, ale myślę, że ten już mecz z Zagłębiem Sosnowiec, ostatni sparing, wyglądał dobrze. No i myślę, że jesteśmy przygotowani w 100%. Ta młodość i tak trochę, może momentami niekalkulowanie na boisku, to może być atutem Korony? Znaczy myślę, że tak, no wiadomo, tutaj też dużo starszych zawodników jest, dużo też młodych. I myślę, że to właśnie się zgra to wszystko, że tak to będzie właśnie wyglądało, ta młodość i ci starsi zawodnicy, którzy będą pomagali tym młodszym zawodnikom. Mogą być jakieś, może być jakiś, znaczy dodatkowy stres przy ewentualnym wejściu na boisku dla młodego piłkarza, który gdzieś tam w ekstraklasie będzie się pojawiał pierwszy raz? Znaczy na pewno tak, no tutaj ja akurat nie mam debiutu, tutaj ci młodzi chyba tam niektórzy może mają tam jakiś mecz rozegrany, ale no myślę, wchodzisz i robisz to, co do ciebie należy, wiadomo jaki stres jest. Ale no w pierwszej lidze też się zdarzały mecze, co przychodziło bardzo dużo kibiców i ta presja też była, tak, więc myślę, że z mojej strony to trochę będzie lepiej wyglądało, jeżeli chodzi o tą mentalną stronę. Ale jeżeli już każdy wejdzie na to boisko, to myślę, że wszystko z głowy wychodzi i będzie dobrze. A czego się kibice mogą spodziewać po twojej grze, czyli mówiąc wprost, jakie są atuty Oktawiana Skrzecza, żeby pociągnął Koronę do przodu? Znaczy przede wszystkim te atuty to chcę pokazać na boisku, wtedy będzie każdy widział, jaki to jest atut, ale myślę, że szybkość, gra jeden na jeden i no chcę pokazać, tak, bo nie chcę dużo mówić tutaj, chcę przede wszystkim pokazać to co będzie na boisku. Dobra atmosfera w szatni Korony Kielce? Bardzo dobra, jestem zaskoczony, że tak to wszystko funkcjonuje i myślę, że jeżeli właśnie ta atmosfera jest, umiejętności też są, jak to wszystko się złączy, to naprawdę w każdym meczu będziemy, jeżeli będziemy dawali się wszystko, to jesteśmy wygrać z każdym. Nastroje też bardzo bojowe, słyszę. No tak, no. Wszyscy są głodni gry, tak. Każdy walczy o swoje miejsce w składzie i myślę, że to zaprocentuje, tak. Niby ta kadra nie jest jakoś duża, ale niektórzy niestety zabraknie miejsca dla niektórych zawodników. I myślę, że właśnie ci młodzi fajnie jest, że napierają na tych starszych zawodników i chcą tak samo wyjść na boisko jak każdy, tak. Twoja optymalna pozycja na boisku to, gdzie się najlepiej czujesz? No w sumie tak ostatnie 4-5 lat to na bok pomocy grałem i myślę, że na tą chwilę bok pomocy to jest ta moja pozycja. Rywalizacja duża w Koronie? Czy myślę, tak jak powiedziałem, no, niby ta kadra jest wąska, ale dodając tych młodych zawodników, którzy są waleczni i też chcą się pokazać z jak najlepszej strony, to rywalizacja w każdym zespole jest i po prostu trzeba dać siebie wszystko i czekać na swoją szansę. To jaki cel stawiasz sobie na tą nadchodzącą rundę? Pierwszy walczyć sobie miejsce w 18, potem jak już wejdę na boisko, to pokazać się z jak najlepszej strony.